Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Dębickiego radni udzielili jednogłośnie absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok dla Zarządu Powiatu Dębickiego oraz wotum zaufania większością głosów rajców obecnych na sali. Udzielenie absolutorium pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie. Jak podkreślał w rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego, to był trudny i wymagający rok, ale też bardzo dobry pod kątem inwestycji, jakie udało się zrealizować w naszym powiecie. To jest dość rzeczywiście skomplikowany rok, jeśli chodzi o inwestycje, z tego względu, że mamy jedną główną inwestycję, która się akurat w roku 2022 zakończyła, czyli budowę zespołu szkół specjalnych. To nawet dobrze, że o tym powiemy, no bo to był taki rok, kiedy nastąpił już koniec tego wielkiego wysiłku, wielkiego procesu budowania szkoły, która kosztowała 30 milionów złotych i która miała być budowana 10 lat, a zbudowana została w 4 lata i z której z taką dumą i przyjemnością dzisiaj chodzimy i widzimy zupełny rozkwit tych dzieci, które tam są. No, to jest naprawdę przepaść. Warunki, które miały, nie pozwalały im realizować nawet 1/3. Myślę tego, co dzisiaj tam mogą realizować, prezentować swoich talentów, prezentować swojej pracy ciężkiej, którą wykonują. A przy okazji otworzyło też tą szkołę na społeczeństwo pozostałe. Zapraszamy tam różne środowiska, koło gospodyń wiejskich, przede wszystkim oczywiście rodziców tych dzieci, ale również różne środowiska nauczycielskie, uczniów ze szkół średnich, którzy tam przychodzą, pomagają, są wolontariuszami, organizujemy tam koncerty, organizujemy tam imprezy powiatowe, do tej pory nieorganizowane, no bo szkoła nie miała warunków. I dopiero dziś widać, jak społeczeństwo powiatu dębickiego zaczyna dostrzegać, postrzegać i widzieć, że taka szkoła jest, że ona ma sens, że ona funkcjonuje, że ona wykonuje dobrą pracę i że te dzieci mają niesłychane możliwości, talenty i do tej pory nie mogły być wykorzystane, bo nie było miejsca, więc to jest taka najważniejsza inwestycja. Ale oczywiście, jak wspominał dzisiaj pan Adam Pieniążek w prezentacji, 20 ponad milionów wydanych na inwestycje w roku 2022. Oczywiście w głównej mierze szkoła, ale również droga, przebudowa drogi Wiewiórka, przepraszam, Róża Wiewiórka w stronę Góry Motycznej, chodniki, przejścia dla pieszych, 18 przejść za ponad 1,5 miliona złotych, całe mnóstwo chodników zrealizowanych we wszystkich gminach i we wszystkich miejscowościach. Także no, myślę, że każdy rok jest podobny, czyli to jest tylko kwestia, gdzie w danym momencie się skumuluje liczba inwestycji powiatowych, które realizujemy. Różnie to w różnych latach wypada, dzisiaj tutaj takie też były zarzuty, że no, nic nie było robione przez rok czy przez dwa. Proszę w to nie wierzyć, wszędzie inwestycje były realizowane, ale proces inwestycyjny się składa z elementu, z projektu, z przetargu, z wyłonienia wykonawcy, z uzgodnień z tym wykonawcą i tak dalej, i tak dalej. I czasami trwa rok, dwa, czasami potrafi trwać 3 lata. Jeśli jest taka sytuacja, że mamy kosztorys na 10 milionów, a oferty wpływają na 30, no to jest oczywistym, że tego zdania nie zrobimy. Musimy się zastanowić, co zrobić, dogadać się z samorządem, więc dużo, dużo różnych spraw, które musimy pokonać, ale efekt, myślę, jest zadowalający. Myślę, że jest to wyraz nie tylko akceptacji przez wszystkich radnych polityki finansowej Zarządu Powiatu Dębickiego, ale przede wszystkim docenienia starań pana starosty, jak również wicestarosty w zakresie pozyskiwania inwestycji w powiecie dębickim, pozyskiwania środków zewnętrznych i te inwestycje dzięki temu zaangażowaniu są imponujące. Myślę, że radni, wszyscy radni bardzo merytorycznie podeszli do oceny sprawozdania zarządu z wykonania tego budżetu i owocem tego jest głosowanie, w którym udzielili jednogłośnie absolutorium. Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Adam Pieniążek, wicestarosta powiatu dębickiego, przedstawił wszystkim zebranym radnym oraz gościom obecnym na sali sesyjnej prezentację dotyczącą wykonania ubiegłorocznego budżetu. Nie byłoby tych wszystkich inwestycji, nie byłoby tych wszystkich zrealizowanych zadań, gdyby nie tytaniczna praca starosty Piotra Chęćka, jego zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych, zaangażowanie w dopilnowanie każdej inwestycji i ta współpraca zarządu, każdego członka zarządu ze starostą, z radnymi, naprawdę ostatni rok pokazuje, że jest coraz lepsza, ona jest na bardzo dobrym poziomie i dzięki temu możemy inwestować i realizować dużo inwestycji w powiecie dębickim dla mieszkańców, bo to są inwestycje zarówno w oświacie, inwestycje drogowe,
drogowe, chodnikowe. Tylko za ubiegły rok wydaliśmy ponad około 30 milionów na inwestycje właśnie poprawiające bezpieczeństwo, poprawiające komfort podróżowania, komfort życia w danym miejscu, w miejscowościach powiatu dębickiego. Także bardzo duża satysfakcja, że kolejny rok pracy za nami, pracy intensywnej, ale dającej takie poczucie satysfakcji, że te rzeczy, które robimy, są dla mieszkańców powiatu potrzebne i niezbędne. Wotum zaufania to ocena stanu powiatu, czyli realizacja planów wieloletnich. W ubiegłym roku zrealizowano ważne dla całego powiatu dębickiego zadania inwestycyjne. Radni podczas ostatniej sesji udzielili także większością głosów wotum zaufania zarządowi powiatu dębickiego. Za wotum głosowało 17 rajców, 6 radnych wstrzymało się od głosu, a 2 było nieobecnych na sali. Jest dużo rzeczy przez cały rok, które nie udało się wspólnie zrealizować. Duży problem jest problem szpitala, który rozmawialiśmy. Była sesja nadzwyczajna, która grupa radnych zebrała się, podpisała się pod tym, żeby zwołać taką sesję nadzwyczajną. Dużo spraw dotyczących właśnie tej kwestii nie zostało dla nas wyjaśnionych, więc wiele jest takich spraw, które naszym zdaniem tak grupa radnych wstrzymała się od głosu. Są to głosy nasze, które z nie wszystkimi się zgadzamy i dlatego podjęliśmy decyzję, że wstrzymujemy się. Na pewno nie są to głosy polityczne, tylko naszym zdaniem przez cały rok tego podjęliśmy taką decyzję. Ja się cieszę, że tak miałkie argumenty padły za tym, żeby nie udzielić zarządowi wotum, a w zasadzie w ogóle nie padły. No, to są tylko takie teksty typu, no bo na przykład, nie wiem, za mało słońca było w powiecie albo coś takiego. No, to jest prawo oczywiście i myślę, że dobrze, że jest taki element polityczny, bo jak mówiłem, co innego absolutorium. Dziękuję tu bardzo wszystkim radnym jeszcze raz za to, że odpowiedzialnie do tego podeszli, że nie włączali procedury absolutoryjnej w politykę, tylko że rzeczowo przyjrzeli się budżetowi, jego założeniom, jego wykonaniu, tym, co udało się zrobić i po prostu zagłosowali tak, jak w zasadzie no, wypadało zagłosować, bo myślę, że nikt nie był pokrzywdzony. Z wszystkimi radnymi rozmawiam zawsze, ja osobiście, zarząd, i dogadujemy się, nieważne z jakich są opcji, nie ma między nami żadnych wielkich sporów i to owocuje później sprawną realizacją zadań, no a dziś tym głosowaniem za, że wszyscy to absolutorium jednogłośnie przyjęli i jeszcze raz za to bardzo dziękuję. Wotum dziękuję swoim, oczywiście radnym z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko, pozostałem wszystkim, którzy jednak się wzbili ponad ten polityczny taki, powiedzmy, podział, że no wszystko dobrze, fajnie, dziękujemy, dużo się dzieje, ale wotum nie damy, bo nam nie wypada po prostu, tak należało stwierdzić. No i cóż, i mnie to cieszy, tak, że to jedynie taki powód jest. Działam w Radzie Powiatu jako członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki. Jakby ta działka jest dla mnie najbliższa i w tej płaszczyźnie się poruszam. I muszę stwierdzić, że Zarząd Powiatu Dębickiego w tej dziedzinie stanął na wysokości zadania. Najwyższa kwota, jaką przekazuje powiat na funkcjonowanie w powiecie, to jest właśnie edukacja. Z tego jestem zadowolony, bo sam jestem nauczycielem, więc jakby tych spraw pilnuję w Radzie Powiatu i jestem zadowolony właśnie z tego, że ta działka, którą reprezentuję, jest tak wysoce doceniana. Dlatego cieszę się, że Zarząd Powiatu Dębickiego razem z panem starostą dbają o szkoły powiatowe, że została wybudowana szkoła specjalna, bo tym dzieciom dawno należały się lepsze warunki. Cieszę się również z rozwoju kultury w powiecie dębickim, że powiat wspiera wiele inicjatyw, chociaż sam nie prowadzi różnych działalności, ale wspiera na każdym kroku. I ja chociażby jestem tego żywym przykładem, że możemy w powiecie, na powiat zawsze liczyć, że wszystkie pomysły realizowane przez młodzież tego powiatu w dziedzinie kultury, sportu, dzisiaj również na sesji widzieliśmy właśnie młodych sportowców, że Zarząd Powiatu Dębickiego nigdy nie omija tych właśnie sukcesów sportowych naszych dzieci, że ta promocja naszego powiatu jest dobrze realizowana. Dlatego też mówię, nie będąc politykiem, samorządowcem, członkiem wspólnoty ziemi dębickiej, pozytywnie oceniam pracę zarządu i tych właśnie osób w tym zarządzie.
Po głosowaniu Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego, podziękował wicestaroście Adamowi Pieniążkowi, całemu zarządowi i Radzie Powiatu Dębickiego, wszystkim pracownikom starostwa powiatowego oraz podległym powiatowi jednostkom za ich pracę, która przyczyniła się do prawidłowego wykonania budżetu i pozytywnej oceny działalności zarządu powiatu dębickiego w roku 2022.